zdecydował się wziąć udział w tych wypadkach, bo przecież on chciał pojechać do stoczni, pojechał. I to chyba był moment przełomowy. Potem to wszystko inne było konsekwencją tego, co on tam zobaczy. Wtedy, w sierpniu, nie mieliśmy pojęcia, co tam się dzieje. Była to wielka niewiadoma. Wsiadłem w samochód ze sprzętem, wiozłem ze sobą do Stoczni Gdańskiej jednego przyjaciela, później wiceministra. No i baliśmy się, w różny sposób baliśmy się, dojeżdżając tam do Stoczni Gdańskiej, ale dojechaliśmy dość bezpiecznie, dostaliśmy się do środka przez wspólnych znajomych, przyjaciół. Pierwszy raz osobiście zetknąłem się z nim w sierpniu 80 roku w Stoczni Gdańskiej. Tam była taka sytuacja, w której, bym powiedział, czuliśmy się trochę wyróżnieni. Czyli ci, którzy tam przyszli filmować, fotografować, ale i śpiewać, bo aktorzy, czyli zaproszeni do stoczni, w sytuacji, w której nie wiedzieliśmy do końca, jak się to skończy. Bo nie było pewne, czy nie skończy się tak jak w grudniu 70 roku, jakąś pacyfikacją stoczni. To był wybór czeka odważnego, no, nie powiem heroiczny, ale przypominam, że to było 10 lat po tym, co się stało przedtem i ludzie, którzy jechali na stocznię, mogli liczyć nie, że to się skończy świętem Solidarności, podpisaniem porozumień i tak dalej, tylko rozjechaniem przez czołgi. I to był po prostu czyn ogromnej odwagi osobistej. To było otwarcie dla mnie jakiejś możliwości innego działania, innego życia. Zobaczyłem właściwie inną perspektywę, nadzieję. To znaczy, ktoś otworzył gdzieś jakieś drzwi, ja zobaczyłem, że tam coś jest ciekawego, nowego zupełnie dla mnie, ponieważ wcześniejszy czas właściwie był poza polityczną aktywnością. Tutaj się stał, taką przysięgę sobie złożyłem, że będę wobec tego fotografował, dokumentował to, dokąd się da, dopóki się da. W związku z tym, że bardzo niewiele kolegów po migawce, czyli kolegów fotografów, podjęło ten temat, który zaczął się w Stoczni Gdańskiej, właściwie wobec wagi tego wydarzenia wydawało mi się, że powinienem go rozpocząć i kontynuować w zupełnie niewiadomym mi czasie, perspektywie. Ja wtedy nie miałem żadnej pewności, że któreś z tych zdjęć opublikuję, że one mi się zachowają, że mi ich UBECJA nie weźmie, nie aresztuje, nie zniszczy negatywów. I takim zadaniem, które wtedy podjąłem, to znaczy tak sobie postanowiłem, takie postanowienie to byłoby ten zryw społeczny, ta opozycyjność wobec rzeczywistości mogła być przeze mnie kontynuowana fotograficznie jak najdalej. Gdyby się okazało, że te moje zdjęcia od sierpnia 80 roku nie są w stanie się ukazać teraz, to być może będą w stanie się ukazać za 20-30 lat. Czyli miałem taką nadzieję, że jeśli teraz ich nie opublikuję w sposób jawny, to ktoś to zrobi za mnie z tych zdjęć, które gdzieś schowam. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi byli zwycięzcy, więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocami.